Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Dziś powracam po małej przerwie podyktowanej natłokiem zajęć przed świętami, ale teraz już nastał czas pewnej laby, także dziś mogę dla was zrecenzować figurkę z najnowszego filmu Transformers 5 Ostatni Rycerz, wydanego w klasie Voyager Decepticona Nitro. Oczywiście jest to wydana w roku 2017 wersja ogólnoświatowa tej figurki. Na tę japońską musimy jeszcze trochę poczekać. I przyznam się szczerze, nie widziałem do tej pory jeszcze filmu, z którego pochodzi ta postać, ale ktoś uznał, że to dobry pomysł, żeby kupić mi DVD z tym filmem na gwiazdkę, także pewnie niedługo nadrobię tę stratę. Ale dzięki potędze internetu i tak wiem, co ten Decepticon robił w filmie. I pierwsza ciekawostka, jego imię tutaj to Decepticon Nitro, ale w filmach nazywał się Nitro Zeus albo Nitro Zeus. Hasbro po prostu nie mogło zabezpieczyć licencji na właściwe filmowe imię tej postaci. I też druga ciekawostka, to nie jest tryb alternatywny tej postaci z filmu. Tam się transformował w pełnoprawny myśliwiec Saab Gripen, a tutaj jest to taka trochę inna konstrukcja, niepodobna do nikogo, która miała po prostu sprawić, że ta postać ma szansę się transformować z wykorzystaniem fizycznych, namacalnych części. Teraz, gdy to zostało powiedziane, zróbmy tej figurce przegląd. A będzie to przegląd raczej pozytywny, bo większość aspektów tej zabawki bardzo przypadło mi do gustu, o czym najlepiej świadczy fakt, że, no cóż, kupiłem ją. Na chwilę obecną nikt mi jeszcze nie wysyła zabawek z tej serii do recenzji, także wszystko, co do tej pory widzieliście na kanale, to moje własne zakupy, a to oznacza, że jestem bardzo wybredny w tym, co kupuję. I nie skłamię, jeśli powiem, że moja reakcja na zobaczenie tej figurki w sklepie 2 tygodnie temu była taka. Idę sobie obok półek z zabawkami, patrzę w dół, widzę tę figurkę, od razu Nitro Zeus i ziup do półki, łapię własny egzemplarz, patrzę, czy z nim wszystko w porządku, wydaje się ok, ziup do koszyka, jesteś mój. I to jest co najwyżej delikatne przekłamanie, ale tak, rzuciłem się na tę figurkę i od razu chciałem ją mieć. A nie mogę tego powiedzieć o wszystkich zabawkach z tej serii i zaraz wam pokażę, dlaczego wzbudziła we mnie takie pozytywne emocje. Przede wszystkim jest to bardzo ładny tryb samolotu. Jego kolorystyka jest wręcz minimalistyczna, bo poza czarnym i takim szaro-białym mamy co najwyżej kilka wstawek z czerwonego, kilka z takiego brązowego, ale tak to jest to raczej monochromatyczna kolorystycznie zabawka, ale jest coś, co mi się bardzo podoba w tym układzie kolorów. Czarny dziób, w większości szare skrzydła. Jest w tym coś poważnego, nie czymś, co krzyczy jestem zabawką dla małych dzieci, tylko raczej jestem czymś, co mogłoby równie dobrze znaleźć się na półce u kolekcjonera. A i też same kształty są całkiem fajne. Jest to naprawdę poczciwy samolot. Długość 25 cm, szerokość mniej więcej 16. Także fajnie, jest to też bardzo, bardzo solidny tryb samolotu. Mogę nim machać ile tylko chcę, a i tak żadna część nie przesunie się ze swojego docelowego dla tej formy miejsca, co jest naprawdę fajne. Uwaga, też to nie jest Voyager tak ciężki jak powiedzmy 13 lat temu, ale nadal ma to pewną dobrą masę. Oczywiście, ponieważ jest to Transformer zmieniający się w samolot, to trzeba wybaczyć to, jak wygląda tył, który no, dosyć mało ukrywa fakt, że to jest zamaskowany robot, ale z drugiej strony góra jest tak ładna, że można to przebaczyć, a są transformery, których podwozia wyglądają o wiele, wiele gorzej. Pokażę wam też funkcje specjalne tego trybu, ale najpierw zerkniemy tutaj do ogona, gdzie mamy całkiem ładną dyszę silnika, która ma zupełnie inne zastosowanie w trybie robota, ale przejdźmy na chwilę tutaj na podwozie, wcześniej niefortunnie nazwane tyłem. Mamy kółka tylne podwozia zintegrowane z innymi częściami. Tu jest głowa robota. Tu mamy wyczepiane, z jakiegoś powodu pomalowanego na biało rakietki. Także jeśli ktoś chce, to może wykorzystać te porty 5 mm na uzbrojenie Zeusa czymś innym, jeśli ma taką ochotę. I tutaj z przodu mamy wsuwane do samolotu przednie podwozie, łatwe do wyciągnięcia z powrotem. I też funkcja, o której więcej powiem
W trybie robota, ale jak zobaczycie, owiewka kokpitu unosi się i w środku mamy wystarczającą ilość miejsca, by umieścić Titan Mastera. Na przykład Ape Face'a. Bardzo fajne. I w trybie robota mamy jeszcze jedną taką funkcję, którą pokażę wam, no cóż, w trybie robota. I tutaj na podwoziu, co mnie niezmiernie cieszy, mamy też gniazdko do wpinania podstawek akcji. A to oznacza, że nasz samolot może wzbić się w przestworza i to bez żadnego kombinowania. I Nitro Zeus będzie spokojnie radził sobie tak z podstawkami Takary, jak i tymi od Bandai, Tamashii Stage, jak również choćby tych od figurek Figma. Ale nadal jest to dla mnie prawdziwa ciekawostka. Zabawki, które posiadają adaptery na tego typu podstawki, są na rynku już co najmniej 3 lata, a o ile się orientuję, choć zabawki te są często dostępne na rynkach ogólnoświatowych, to nadal nie ma na tym ogólnoświatowym rynku takich podstawek. Są one dostępne tylko w Japonii. Czemu? Nie wiem, ale wydaje mi się, że ktoś może powinien w końcu coś z tym zrobić, bo to jest taki niewykorzystany potencjał. Także tak, uważam, że tryb samolotu jest naprawdę bardzo dobry. A ponieważ już to powiedziałem, mogę przejść do porównań wspomnianego trybu. Tym razem zrobimy to trochę inaczej. Figurka w rękę, druga figurka w rękę. Także pierwszym porównaniem niech będzie Voyager Combiner Wars Cyclonus. Jak widzicie, rozmiar bardzo podobny, czyli wszystko jak najbardziej w normie. A i żeby pokazać Nitro Zeusa obok czegoś mniejszego, na przykład Deluxa, tu mamy Titans Retain Trigger Happy'ego. Obie zresztą te figurki chcę niedługo zrecenzować, bo bardzo je lubię i już myślę pora najwyższa. No i skoro wziąłem już sprawy w swoje ręce, tak wygląda Nitro Zeus obok powszechnej puszki picia, z którą jeszcze się zobaczymy później. No i myślę, że teraz możemy już zająć się transformacją. Oczywiście warto coś powiedzieć o instrukcji obsługi, która była dołączona do zestawu. Nie, serio, te instrukcje od jakiegoś czasu są, powiedzmy, że są akceptowalne, ale w żadnym stopniu nie są satysfakcjonujące. Pokazują, co nam trzeba zrobić, ale nie pokazują zaczepów, nie pokazują z bliska żadnych szczegółów. Lepiej przed transformacją tej zabawki zobaczyć, jak ktoś inny to robi w sieci. Na przykład, jak to robię ja. A ja zacznę od wyczepienia rakiet, schowania podwozia i odczepienia skrzydeł, które zresztą spinają się z nogami. Można złapać tutaj za brzegi, podnieść to wszystko na tych czarnych zawiasach i skrzydła na razie zostawiamy, ale jeszcze później do nich sobie wrócimy. Na razie możemy zająć się odpięciem nóg od tułowia i od innych części, co powinno być łatwe. Głównym zaczepem, choć nie jedynym, jest ten mały bolec, który wchodzi w nogę i szczerze mówiąc, jego wypinanie jest o wiele łatwiejsze od jego ponownego wpinania przy transformacji do trybu samolotu. Najlepiej nogę lekko zadrzeć do góry, o, i to bardzo łatwo zwalnia ząbek po tej stronie, a po tej się okaże. Nie jest to ani łatwe, ani przyjemne. Wydaje mi się, że gdyby ktoś to trochę inaczej wymodelował, to wtedy byłoby z tym o wiele mniej zachodu, a na razie jest to takie sobie niefajne. O. Ale jakoś poszło. Przy okazji wyczepiamy też to mocowanie, które trzyma ogon na miejscu. I teraz możemy nogi obrócić o 180 stopni w dół. I teraz możemy już zająć się transformacją ramion. Także lepiej najpierw zrobić to lewe. W tym celu musimy na chwilę położyć skrzydła i położyć na wybraną przez siebie stronę ster lotu poziomego, który następnie odczepiamy od dyszy silnika. Jest uczepiony tylko jednym prostym bolcem. Od razu możemy to przefikołkować tutaj, choć być może będzie nam łatwiej, jeśli... Zaraz, po kolei. Tak, jest na pewno ciekawa transformacja,
Ale teraz, jak widzicie, tu mamy naramiennik robota, tu mamy całe jego ramię. I teraz, wykorzystując ten zawias, wszystko to przechylamy tutaj. Możemy od razu obrócić ramię i wysunąć do przodu pięść schowaną w przedramieniu, jak również rozciągnąć dyszę, która staje się lufą całkiem fajnej giwerki. I ta część sobie naskoczy na miejsce. O tak. I teraz do tego zaraz wrócimy, tylko najpierw, no znowu musimy zadrzeć jedną nogę, tylko teraz w innym miejscu. Tu jest taki całkiem sprytnie zakamuflowany zawias, który teraz podnosimy i to nam da tyle miejsca, żeby zaraz cały dziób samolotu wylądował tutaj, po tej stronie. Wyczepiamy to wszystko najpierw z przodu, kolejny naramiennik. I wszystko byłoby łatwiejsze do zobaczenia, gdyby nie było tutaj tyle czerni, ale jest, także musimy sobie radzić. Także obracamy to na tym zawiasie. Właśnie tak. Właśnie tak, to też sobie obracamy. Tym się zaraz zajmiemy, tylko przetransformujmy sobie resztę robota, tak będzie łatwiej. Czyli ten zawias znowu wraca na miejsce, ściąga się w krocze z drugą nogą. Mamy tutaj takie małe ząbki, które się łączą pod tą szarą częścią. Właśnie tak. Wychylamy do przodu stopy. Na stawach udowych obracamy wszystko do przodu. I teraz możemy też w sumie opuścić już kołnierz i szyję robota. Także najpierw głowę robota obracamy. Przeciągamy do przodu. I całą tą część z tym podwoziem do tyłu. O tak. I teraz możemy zająć się transformacją skrzydeł. Także to już sobie wczepiamy na miejsce. Tu jest taki mały ząbek. O tak. I teraz skrzydła możemy lekko podnieść do góry. Przeciągamy je tutaj. Od razu możemy też podnieść te elementy z turbinami i transformacja skrzydeł jest moim zdaniem fantastyczna. Z czegoś, co jest powierzchnią nośną, staje się czymś, co jest raczej takim plecakiem odrzutowym, trudno powiedzieć, ale wygląda to fajnie i przemiana jest naprawdę bardzo wyraźna. Najpierw chowamy do środka czubek skrzydeł i teraz, jak widzicie, skrzydła są czterosegmentowe, także wszystkie te elementy teraz składamy w harmonijkę, tak żeby ten bolec opiął się wokół tej części, co oczywiście jest łatwiej zrobić, łatwiej pokazać niż zrobić, bo ta część dochodzi zawiasem tylko do pozycji pionowej i później trzeba już trochę wykorzystać tolerancję plastiku, to też możemy zwinąć. Także jeśli ta część podczas tego procesu wam wypadnie, nie przejmujcie się, jej zawias jest tak zrobiony, żeby... No właśnie. Tak, to teraz musimy to sobie wszystko wpiąć, zawias, bolec, celowanko. O, udało się. Nie jest to najbardziej finezyjny sposób na transformację tej części, ale jeśli macie z tym problem, to jak najbardziej nie czujcie się skrępowani, aby zrobić to w ten sposób. Cja. O, dobrze, do trzech razy sztuka już po prostu nawet nie ma jak tu zrobić. Także wczepiamy. Celujemy i... Okej, fajnie. Teraz możemy wczepić na miejsce rakietki, bo na wszystkich możliwych zdjęciach są pokazane właśnie w tym miejscu. No i teraz możemy przejść do dzioba, który musimy rozdzielić w tym miejscu, co jest trudne i dlatego zostawimy to sobie na koniec. Ale ogólnie tak, chodzi o to, żeby rozdzielić. Być może łatwiej nam będzie złapać w tym miejscu, ale ogólnie chodzi o to, żeby to właśnie rozdzielić. To terkotanie to jest osłona mojego obiektywu. Ale teraz na tym podwójnym zawiasie wszystko przeciągamy w górę. Jak widzicie, ładnie się opina wokół owiewki kokpitu. I teraz musimy już tylko wyciągnąć takie dwa elementy z boków dzioba. Co też jest łatwiej powiedzieć, że trzeba to zrobić, niż to faktycznie zrobić. Ale o, udało się. Tak. Tak.
i dzięki temu mogę już powiedzieć, że Decepticon Nitro jest już w trybie robota. A żeby nie skłamać, moim zdaniem ten tryb jest fenomenalny. I to jest chyba jeden z głównych powodów, dla których chciałem tę figurkę. Ta estetyka jest dla mnie super. Nie jestem może jakimś 100% codziennym fanem Movieformerów, ale tutaj wypadło to naprawdę świetnie. I w sumie, gdybym miał określić, co mi przypomina ta figurka jako całokształt z tymi wszystkimi kształtami, to powiedziałbym, że jest to połączenie Filmoformerów ze zbroją Shepard'a z Mass Effect i może z odrobinką stylistyki Hillmana. Bardzo dobrze wyglądająca figurka, która dobrze sobie radzi ze swoimi ograniczeniami. Tutaj zwłaszcza klatka piersiowa ma całą masę szczegółów, które wyglądają cudnie. Nawet nie wiem, czy to nie są jakieś dodatkowe działa energetyczne. Zawias transformacji jest świetnie zamaskowany. Tu mamy odrobinkę farby, ale ponownie przy kolorystyce tej figurki można wybaczyć małą ilość farby, bo sama rzeźba w pełni odciąga od tego naszą uwagę. Tak, to wygląda fajnie, choć nie wiem, co oznacza to. Nie udało mi się znaleźć informacji, co oznacza ani to oznaczenie, ani to oznaczenie. I ramię też wygląda nieźle, choć z daleka wygląda trochę jak nie wiadomo co, ale obecność pięści definitywnie nam potwierdza, że tak, to jest ręka, tak samo jak to. To działo też wygląda tu bardzo fajnie, także ten robot nigdy nie będzie bez uzbrojenia, choć może mieć kłopoty z zareagowaniem na polecenie rzuć broń, ale w sumie to właśnie nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś kosa, czy kusza? Nie wiem. Ponownie, jeszcze nie widziałem filmu, także nie mam pewności, ale zakładam, że jest to coś groźnego i to mi na chwilę obecną w pełni do szczęścia wystarczy. Ze zdefiniowaniem tego nie mam zupełnie żadnego problemu. Spójrzmy sobie jeszcze na głowę, która wygląda trochę jak Shockwave, choć słyszałem, że jest to głowa oparta na trochę innej postaci. Ale tutaj, jak widzicie, mamy też po bokach głowy takie subtelne, ale mimo wszystko dostrzegalne karabinki Gatlinga. Bardzo fajny smaczek. No i te elementy, które jak sądzę są elementami odrzutowymi, oczywiście z rakietkami, to wszystko wygląda naprawdę świetnie. Tył jest w sumie taki raczej prosty, ale ten plecaczek odrzutowy zdecydowanie odciąga naszą uwagę, a to w sumie maskuje wszystkie ewentualne klamoty, które są pod spodem, jeśli w ogóle, bo jak widzicie, zrobienie pleców z tej części poszycia było dobrym pomysłem. I też jeśli chcecie, możecie też sobie zawinąć w dół te elementy sterów. Jak macie potrzeby, moim zdaniem tak dobrze wyglądają. Stery pionowe dzięki temu nie wygląda tak łyso. Stery pionowy? Stery poziomy. Drobny szczegół. Stopy mają swego rodzaju pseudopazury z tyłu. I chyba już wszystkie elementy wizualne poruszyliśmy. Także jest to ponownie świetnie wyglądający tryb robota. I mam dużą przyjemność z samego patrzenia na niego na półce, bez robienia z nim czegokolwiek. I też nie wiem, czy już wspomniałem, że ta figurka ma 20 cm wysokości do czubka rakiet. Jeśli nie, to właśnie to nadrobiłem. I teraz mogę już zająć się pozowalnością, która jak na figurkę tych rozmiarów i z tej epoki jest niezła. Zacznijmy tym razem od głowy, która jest na stawie kulkowym. Także trochę sobie dynda, o czym powiem za chwilę. Ale może też sobie spokojnie patrzeć w górę, w dół, obracać się. Teoretycznie możemy zrobić egzorcystę, jeśli ktoś chce. Ramiona są na całkiem sztywnych zawiasach, pozwalających na pełen obrót i na pełen wychył. Najmniejsi szczęśliwie są oddzielnymi częściami z własnymi zawiasami, także usuwają się z drogi, jeśli chcemy, aby nam nie przeszkadzały. Nad łokciem mamy zwykły zawias, a sam łokieć to się trochę różni. Na tym ramieniu z jakiegoś powodu ta część lekko wchodzi w paradę łokciowi, także o ile nie spróbujemy przepchnąć tej części przez tą lukę, to łokieć będzie taki. Nie mamy tu żadnego nadgarstka.
Tutaj jest trochę lepiej, bo nie ma części z boku, także tu już zgięcie jest o wiele lepsze. No i mamy też związany z transformacją ruch nadgarstka, jeśli ktoś potrzebuje. Przez transformację nie mamy żadnego ruchu w talii, ale w biodrach już mamy. Możemy zrobić szpagacik bez problemu. Kopniak do przodu. Najlen pozwoli nam ten szary pancerz. Kopniak do tyłu, jeśli zabierzemy z drogi stery, też całkiem nieźle. Dzięki transformacji ruch w udach i oczywiście zgięcie w kolanie. 90 stopni i tu jest rzecz, która mi się bardzo podoba. Normalnie widzimy tu pewne szczegóły robota, ale jeśli chcemy osłonić ten staw, a przynajmniej sprawić, żeby trochę inaczej wyglądał, możemy opuścić w dół ten fragment. Trochę jak w niektórych Gundamach, tylko że tam trochę jeszcze lepiej osłania sam staw kolana. Bardzo mi się podoba dodanie tej opcji. No i na potrzeby transformacji ruch w stopach jest tylko przód, tył albo góra-dół, ale jak to bywa z wieloma współczesnymi transformerami, stopy są wymodelowane pod pewnym kątem, także standardową pozą Nitrozusa jest lekki rozkrok. Także pozowalność nie jakaś mega genialna, nie jest to szczyt możliwości figurek Transformers, ale jak na tę klasę rozmiarową i tę serię jest bardzo dobra. No i oczywiście jeśli ktoś chce, ma taką potrzebę, możemy sobie swobodnie ruszać tym plecaczkiem tak, żeby był wychylony tak, albo żeby wręcz celował do przodu rakietami. Luz bluz. W sumie, pomijając ten dynt głowy, jedyną wadą pozwalności jest to, że w jednym z jej kluczowych punktów mamy też aspekt transformacji, także jeśli nie będziemy uważali z tymi połówkami krocza, to próbując robić szpagat, jest szansa, że rozepniemy te części na pół. To się czasem zdarza, czasem nie. Nie ma reguły. Jeśli wszystko mocno zepniemy, to jest to szansa o wiele mniejsza, ale po prostu trzeba mieć to na uwadze. Ale też warto zostać w tym miejscu jeszcze odrobinkę dłużej, bo jak przyjrzymy się tutaj na dole, mamy też kolejne gniazdko na podstawki akcji. Jest to o tyle fajne, że naprawdę nie oczekiwałem, że ktoś doda dwa gniazdka na podstawkę w jednej zabawce, ale tutaj to mamy. A wydaje mi się, że nie trzeba się specjalnie nakombinować, żeby znaleźć co najmniej kilka fajnych puz dla tej figurki w powietrzu. Tym bardziej, że cały czas mamy łatwy dostęp do gniazdka dla trybu samolotu. Także jeśli ktoś chce ustawić swojego Nitrozusa na Supermana, proszę bardzo! A że ta figurka ma w sumie 6 gniazdek na broń 5 mm, a jej ręce są puste zaraz po wyjęciu z pudełka, tryb Rambo jest osiągalny i pozwoli nam podczepić do Nitrozusa do 6 oddzielnych kawałków broni. No, to teraz możemy odpowiedzieć na pytanie, czemu Nitrozus może w trybie samolotu przewozić Titan Masterów? Odpowiedź: gdy ta zabawka była projektowana, film nie był jeszcze ukończony i przewidziano w nim jedną dodatkową scenę, której w końcu nie umieszczono w wersji końcowej. W scenie tej walczący po stronie dobra Transformer Cogman, o którym wcześniej powiedziano, że jest Headmasterem, porywa ciało Nitrozusa poprzez usunięcie jego oryginalnej głowy, przetransformowanie się w nową głowę i zajęcie miejsca tej starej, tak żeby sterować jego dobrze uzbrojonym ciałem na korzyść dobrych. I w związku z tym głowa Nitrozusa może być wyczepiona i właśnie z tego wynikało to dyndanie. Oprócz stawu kulkowego dochodziło też do dyndania samego gniazdka mocującego. Ale w każdym razie głowę tę możemy zastąpić inną głową, na przykład głową Ape Face'a. O! I z punktu widzenia fabuły, czy nawet samej figurki, ta funkcja jest trochę taka niedopieczona i nie zawsze ma sens, ale mimo wszystko, jeśli macie ochotę na odrobinę głupotek ze swoją figurką Transformers, jest to możliwe. No i znowu nadszedł czas na porównania i w tym trybie będzie mi wygodniej to zrobić, kiedy wszystkie figurki są wolno stojące. Także tutaj obok Nitro Zeusa mamy dwie figurki z Dark of the Moon klasy Voyager, Autobot Skyhammer i Decepticon Shockwave, do którego Nitro jest czasem porównywany. Tak Nitro wygląda obok dwóch deluxów ze swojej własnej serii, pierwszego Bumblebee'ego i Barricade'a.
No i w sumie mogę go też pokazać obok dwóch filmowych Optimusów. Voyager Evasion Mode z poprzedniego filmu i Voyager z obecnego filmu. I na koniec powszechna puszka picia, potężne 2 złote i wersja DVD filmu Ostatni Rycerz. Podsumowując, Voyager Premier Edition Decepticon Nitro to bardzo udana figurka z nielicznymi, łatwymi do przełknięcia wadami i całą masą zalet. Ładny tryb samolotu, rozbudowana, ale nieskomplikowana transformacja, fenomenalnie wyglądający tryb robota, dobra pozowalność, masa broni z możliwością dodania kolejnych, kompatybilność z podstawkami akcji, no i nawet współpraca z Titan Masterami. Tak, to nie był tani zakup, ale zdecydowanie go nie żałuję i jeśli wy moglibyście kupić tylko kilka wybranych zabawek z tej serii, Nitro mógłby spokojnie trafić na wysoką pozycję waszej listy. Polecam z uśmiechem na twarzy. I to już wszystko na tę wideorecenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się.